Pomimo zaangażowania w pomoc Ukrainie, samorządy wciąż muszą wykonywać swoją zwyczajową pracę. W cieniu sytuacji za naszą wschodnią granicą w Grzmiącej podpisano pierwszą w gminie umowę w ramach Polskiego Ładu, dzięki której kompleksowej modernizacji zostanie poddana ulica Spółdzielcza w tejże miejscowości. Ogromnie się cieszę, że w końcu ta inwestycja doszła do skutków. Projekt tak naprawdę leżał już od jakiegoś czasu, natomiast zawsze ten jeden problem, jaki my często mamy w Grzmiącej, to montaż finansowy i znalezienie finansowania. To jest niezwykle korzystne, bo tylko 5% wkładu własnego, a więc ta ulica akurat Spółdzielcza to 65 tysięcy złotych około. Więc można powiedzieć o naprawdę niewygórowanych oczekiwaniach, jeżeli chodzi o wkład własny, i w przypadku takich inwestycji uważam, że każdy samorząd jest w stanie zrobić wszystko, żeby móc zrealizować i sfinansować takie inwestycje. Jeszcze raz bardzo dziękuję, bo pani minister również się zaangażowała w pomoc naszej gminie. Za tą bardzo, bardzo dziękuję. Poza samą 500-metrową jezdnią w ramach prac zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe wraz z korytowaniem, nowe podbudowy, ciągi piesze z kostki betonowej oraz przebudowa skrzyżowania z lokalną drogą powiatową. Mieszkańcy zyskają większy komfort podróżowania oraz przede wszystkim poprawi się ich bezpieczeństwo. Poprawa bezpieczeństwa, bo przebudowa skrzyżowania z ulicą kolejową, więc z drogą powiatową. Myślę, że tutaj, bo na dzień dzisiejszy tam się krzyżuje w zasadzie 5 dróg. I w godzinach często porannych jest tam naprawdę zmożony ruch, ponieważ w bardzo bliskiej okolicy mamy przedszkole i ta droga też, ulica jest bezpośrednim dojazdem do zespołu szkół, do szkoły podstawowej w Grzmiącej, więc tutaj względy bezpieczeństwa na pewno mają ogromne znaczenie i one na pewno się poprawią. Świadkiem parafowania umowy była wiceminister Małgorzata Golińska. Zabiegi podejmowane przez szczecinecką parlamentarzystkę znacznie przyczyniły się do urzeczywistnienia zarówno omawianej inwestycji, jak i dwóch kolejnych. Cieszę się, że ta inwestycja dochodzi do skutku. My mieliśmy okazję na zaproszenie pana wójta, ale też pani radnej, która mocno naciskała na to, żeby mocno wziąć pod uwagę potrzeby mieszkańców gminy Grzmiąca. Mieliśmy okazję odwiedzić te miejsca i widzieć, jak faktycznie wyglądają one przed remontem, jak ważne i pilne są te potrzeby, które będziemy dzięki tym środkom z Polskiego Ładu rozwiązywać. Zgodnie z wynikami pierwszego rozdania w Polskim Ładzie w ramach tego programu gmina Grzmiąca dokona jeszcze przebudowy drogi w miejscowości Mieszałki oraz zmodernizuje klub seniora w Krosinie wraz z przyległym do budynku terenem.